i Chrystusa zmartwychwstałego. Ludzie, którzy sądzili, że wierzą w Boga, albo byli szczerze przekonani, zebrali się w Jerozolimie, tak jak i my się zbieramy w naszych, jeśli tak mogę powiedzieć, świątyniach, aby dać Bogu chwałę i cześć. I wtedy Piotr wyszedł i mówi: wy rękami bezbożnych zabiliście Jezusa Chrystusa. Czy właśnie masz takie myślenie o sobie, że ty przez swoje grzechy zabiłeś Jezusa Chrystusa? Zabiłeś człowieka swoimi grzechami. Nie czujesz się być może potępiony. Jezus powiedział, że nie przyszedł po to, aby świat potępić, aby świat zbawić. Właśnie po to przyszedł, aby świat zbawić. Po to, aby dać wolność. Aby dać prawdziwą miłość. Aby ogłosić wyzwolenie jeńcom. I może się zapytać, a czyim jeńcem ja jestem? Jesteś niewolnikiem grzechu. I tylko Jezus Chrystus może cię uwolnić. Nie sądzisz, że jesteś niewolnikiem grzechu, ale największy problem człowieka to jest grzech. To jest oddzielenie od prawdziwej miłości, od prawdziwej wolności. To jest grzech nas oddziela. To jest nasza zbuntowana, jeśli tak można powiedzieć, wola, myślenie, nasze zbuntowane serce. My się buntujemy, bo uważamy, że wiemy najlepiej. Czy rzeczywiście wiesz najlepiej? Czy rzeczywiście myślisz, że jesteś panem tego świata? Czy nie sądzisz, że żyjesz właśnie w błędzie? Jezus Chrystus jest jedynym królem. I On przyszedł, aby nas zbawić, aby dać okup za nasze życie. Bo nikt z nas nie jest w stanie dać okup za swoje życie. I głosimy tutaj dobrą nowinę. Głosimy tutaj królestwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Aby ci, którzy usłyszą, uwierzą, dostąpili zbawienia i przeszli do życia wiecznego. Ci, którzy uwierzą, mieli relację z prawdziwym Bogiem. Być może myślisz, któż to jest ten Bóg? To jest ten właśnie, który oddał za ciebie życie. Ten, który został ubiczowany. Niedawno obchodziliśmy święta wielkanocne. Cóż to dla was znaczyło, święta wielkanocne? Pewnie jakieś zebranie, być może nawet rodzinne, jedzenie. Świętujemy śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. On umarł, abyśmy mogli żyć. On umarł za nasze grzechy. On umarł, aby pokazać właśnie w ten sposób, jak bardzo cię kocha. Czy ktokolwiek pokazał w ten sposób, jak bardzo cię kocha? My nawet, kiedy mówimy, że kochamy kogoś, boimy się pokazać właśnie naszą miłość, czy położyć na szale miłości nasze życie. 50 zł bym chciał dostać do 10 maja. On Bóg Wszechświata. On Pan i Stwórca. Wodę i za gaz. On dał siebie samego, abyś mógł żyć. 50. Głosimy tutaj Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. To pogadamy osobiste jemu damy. Jak wielką ma moc. On tam oblicza, tak? On to oblicza i dzisiaj zadzwoni i mówi: być może nie sądzi, że w twoim życiu jest grzech. Być może myślisz, że zmagasz się z problemami, nie z grzechem. Mniej niż myślałem. Ale czy nie błąd właśnie jest tym grzechem? Błąd wobec współmarzonka? Błąd wobec, jeśli można powiedzieć, innych ludzi. Myślisz, że ja nie grzeszę, ja mam problemy. Nada wszystko grzeszmy przeciwko Bogu. Tak, u ciebie właśnie porządek. Dzisiaj Iza mówiła o synu marnotrawnym. Ten syn marnotrawny, który został, stwierdził, że pójdzie do ojca, najpierw powiedział tak mu: ojcze, zgrzeszyłem względem nieba, względem ciebie. Każdy grzech jest przeciwko Bogu. Każdy grzech jest przeciwko Bogu. Czy czynisz wolę Bożą? Czy czynisz wolę Bożą? Jeśli nie, to grzeszysz. To jest wolą Bożą, abyśmy wierzyli w tego, którego On posłał. W Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana właśnie czytamy, że to jest wolą Bożą, abyście wierzyli w tego. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? I być może niektórzy z was powiedzą: tak, wierzymy. Bo kiedyś taki człowiek był ponoć. Historia nam to mówi, ludzie dookoła nam to mówią. Ale czy jest twoim Panem i Zbawicielem? Czy wierzysz rzeczywiście, że Chrystus jest Mesjaszem, że jest posłańcem, że jest tą ofiarą, która za nas została złożona? Jeżeli nie, to marny twój los. I nie dlatego mówię, żeby cię nastraszyć, ale dlatego, żebyś przemyślał, żebyś się przemienił swoje myślenie. Tak jak Piotr mówi do ludzi zebranych w Jerozolimie: zmieńcie swoje myślenie, nawróćcie się, zmieńcie swoje myślenie, uwierzcie w Jezusa Chrystusa, Pana,
Jezusa Chrystusa Pana, to nie jest tylko ktoś, kto umarł i zmartwychwstał, to jest Pan. Czy albo wierzę w Pana, albo wierzę w jakąś osobę historyczną, być może nawet niektórzy uważają, że nie jest historyczna, która nie ma dla mnie znaczenia. To jeżeli tak, jeśli uważasz, że jesteś osobą wierzącą, to zbawienie również nie jest twoim udziałem. To jest być może mocne oskarżenie. Ale nikt bez pomocy Ducha Świętego nie powie, że Jezus jest Panem. I nikt pod natchnieniem nie przeknie Jezusa Chrystusa. Głosimy tutaj Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, aby ogłaszać wolność, aby ogłaszać uzdrowienie. Uzdrowienie duszy i ciała. Aby ogłaszać miłość Jego. Aby ogłaszać Królestwo Niebieskie. A jest napisane, że Królestwo Niebieskie de facto to są te rzeczy, których pragniemy. To sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To właśnie głosimy. I Panem tego Królestwa jest Jezus Chrystus. Jeżeli chcesz być częścią tego Królestwa, jeśli chcesz być obywatelem tego Królestwa, jeżeli chcesz, aby Jezus Chrystus był twoim Panem i być może teraz myślisz, Panem? Hola, hola, to zbyt duże powiedziane. Ale czy ten, który oddał za ciebie życie, może dla ciebie chcieć czegoś złego? Ten, który okazał miłość swoją w taki właśnie sposób, że oddał za ciebie życie, jest godzien, aby być Panem wszystkiego. I dlatego pod jego stopy zostało złożone wszystko, bo oddał życie. Ale też miał moc, aby je odzyskać, bo on jest Bogiem. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, jeżeli nie wiesz, jak się modlić, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, jeżeli potrzebujesz też porozmawiać, bo nie wiesz, co o tym wszystkim myśleć, możesz podejść tutaj, nie tylko ja, ale też inni, pojedziemy do ciebie, będziemy się modlić. Będziemy też rozmawiać. Nie chcemy dyskutować, chcemy głosić Jezusa Chrystusa, Jego prawdę, Jego Królestwo. Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi. Jesteśmy tutaj na ulicy. Chcemy być jedno, aby ogłaszać, że właśnie On jest Chrystusem. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma żadnej innej drogi, żadnej innej prawdy. W nikim innym nie ma życia prawdziwego. Tylko w Nim. I dlatego Go chcemy głosić. Bo skoro nie ma, to jest właśnie to, co jest dla nas najcenniejsze. To jest On. Jezus Chrystus jest jedyną drogą i prawdą i życiem. Jezus Chrystus jest jedynym wyzwoleniem. On jest jako Bóg prawdziwą miłością. On przyszedł, aby uwolnić więźniów. Więźniów grzechu. Więźniów grzechu swojego umysłu własnego. Tak jak być może ty jesteś właśnie zniewolony w swoim umyśle, w swoim sercu, w swoim zachowaniu, w swoich nawykach. On przyszedł, aby nas uwolnić. Abyśmy my oddali Mu chwałę, bo to jest to, co jest najlepsze dla nas. Abyśmy znaleźli się razem z Nim. To, co tutaj przeżywamy na ziemi, być może sądzimy, że to są właśnie te najważniejsze chwile naszego życia. To jest tylko chwila. Tego nie będzie. To są tylko, jak to Platon przedstawił jaskinie, można powiedzieć, to są tylko cienie. To są cienie tego, co nadejdzie. Bo czeka nas o wiele większa i wspaniała przyszłość, ale albo o wiele gorsze i straszliwe potępienie. Głosimy wyzwolenie. Głosimy Jezusa Chrystusa. Nawróćcie się. Wierzcie w Ewangelię, w dobrą nowinę. Nie, że wy coś możecie zrobić, że wy potraficie, ale że to Bóg jest mocą, że to On uwalnia, że to On złożył jedyną wystarczalną ofiarę. Że to dzięki Jego łasce jesteśmy wolni i wyzwoleni. Że dzięki Jego łasce mamy przystęp do Niego. Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Królestwo Niebieskie jest pomiędzy nami. Królestwo Niebieskie jest pomiędzy nami. Ono się już tu zaczyna. Gdyż Bóg jest pomiędzy nami. On może cię uwolnić od twoich strachów i lęków. Gdyż On chce, abyś był z Nim. Nie ma większego Boga. Nie ma żadnego innego Boga. Nie ma innego Pana poza Nim. Chwała Ci niech będzie, Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu, Królu Nieba i Ziemi, który nas stworzyłeś różnorako. Ty, który nam dałeś każdemu inny wygląd, różny język. Ty, który nam dałeś różne emocje, abyśmy Ciebie wywyższali, uwielbiali. Panie, Ty działaj tutaj, na tym miejscu. Duchu Święty, Ty wiej, Ty pożeraj
nasze grzechy, abyśmy byli czyści przed Tobą, abyśmy byli przemienieni. Otwieraj drzwi, których nie chcemy otworzyć, drzwi naszych serc, naszego życia, abyś tam wszedł i zrobił porządek, bo my nie jesteśmy w stanie. Chwała Ci, niech będzie, Panie. Amen. Amen. Jeśli nie opłaca wozić w jednym miejscu.